Wśród 40 pułków kawalerii II Rzeczypospolitej 13 pułk łanów wileńskich jest wyjątkowy z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, jako jedyny w polskiej armii używał jako barwy pułkowej twarzowego różu, a po drugie szczycił się szwadronem złożonym z samych Tatarów. Dziś tradycje i barwę Rose Imperial tego pułku odtwarza szwadron stacjonujący już nie pod Wilnem, ale w Kieleckiem, skąd jak wiadomo również pochodzą ludzie o wojowniczym usposobieniu, co wśród ułanów jest cechą niezwykle pożądaną. W 1982 roku razem z kilkoma kolegami założyliśmy w Kielcach harcerską drużynę konną, która działa do dzisiaj. W ramach drużyny działały trzy szwadrony, z których trzeci szwadron przyjął imię właśnie 13 Pułku Łanów Wileńskich. A dlaczego? To był rok, kiedy została wydana książeczka Ułani Ułani Grzegorza Cydzika, oficera pułku, i treść tej książki po prostu nas zachwyciła. Treść mówiąca o barwnym życiu kresowego pułku kawalerii. Cudowna książka, którą prawdopodobnie dzisiaj przeczytał każdy kawalerzysta ochotnik. Coś, co opisywało świat, który już nie istnieje. Cudowny świat kawalerii II Rzeczpospolitej. Pułk sformowano jako jednostkę ochotniczą samoobrony wileńskiej w grudniu 1918 roku w majątku Pośpieszka, należącym do państwa Aleksandrowiczów, rodziny bardzo zasłużonej dla jego powstania. Pułk zaczął od razu operować wokół Wilna i Nowej Wilejki, czyli rejonu, gdzie 4 lata później, w 1922 roku, stanął w garnizonie w krótkim czasie pokoju międzywojnia. Po sformowaniu pułk aż do 1919 roku zaczął działać na południe od Wilna, w okolicach Brzeska, Pińska, Mołodeczna i Lidy. Później w okolicach Dyneburga toczył walki z bolszewikami już w marszu na Warszawę. Prawdziwy dzień chwały nastąpił 25 lipca 1920 roku, kiedy pułk, osłaniając lewe skrzydło ugrupowania wojsk polskich, przybył do Janowa. Miała wtedy miejsce szarża trzech szwadronów, osłanianych ogniem pułkowych KM-ów na trzykrotnie liczniejszego przeciwnika. Do dziś w tym dniu obchodzone jest święto 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Bitwa pod Janowem była typowym bojem spotkaniowym. Została rozegrana po południu 25 lipca 1920 roku i można powiedzieć, że obydwie strony tej bitwy były zaskoczone swoją obecnością. I Polacy szybkim nadejściem ławy kozaków od strony Kuplisk, ale i kozacy byli zaskoczeni tym, że w trzech miejscowościach został roztasowany biwakujący pułk. To dało szansę mniej licznemu, wtedy już 13 Pułkowi Ułanów, na to, żeby kilkukrotnymi szarżami powstrzymać na kilkanaście godzin marsz Dywizji Kawalerii Sowieckiej.
Nie dane było pułkowi walczyć o Wilno, ani w 1919, ani w 1920 roku. Rozkazy rzuciły wileńskich ułanów gdzie indziej. Wchodząc w regularne struktury Wojska Polskiego w maju 1920 roku, pułk otrzymał numer 13 i nieoficjalnie zaczął używać przydomka Wileński. Zatwierdzenie tej nazwy nastąpiło kilka lat później. W tym też czasie pułk otrzymał umundurowanie, takie jak większość oddziałów kawalerii Młodego Państwa Polskiego, a więc nie polskie i bardzo różnorodne. Podobnie było z uzbrojeniem. Używano siodeł austriackich bądź niemieckich, karabinków rosyjskich i lanc francuskich lub niemieckich. Kiedy pułk się formował, liczył mniej więcej 450 do 500 szabel i był ogromną mozaiką. Można było w nim zobaczyć cechy prawdziwie kmicicowskiego podjazdu. Żołnierze bardzo niejednolicie umundurowani na różnych koniach, na różnych siodłach, dysponujący niejednokrotnie szablami historycznymi z XVI, XVII czy XVIII wieku. Takie szable, jakie mieli w domach, takie szable używali. Dobry koń kawaleryjski powinien się charakteryzować po pierwsze zdrowiem nóg. To w pułkach drugiej RP było bardzo ważne. Lekarz weterynarii był tak samo ważny, albo może i ważniejszy od lekarza zajmującego się ludźmi z prostych przyczyn, prawda? Pół pułku stanowiły konie, a pół ludzie, żołnierze, prawda? No ale ciekawostką w 13 pułku Anu Wileńskiej było to, że taki oficer, lekarz weterynarii mieszkał po jednej stronie Wilejki, a więc nie był skoszarowany w koszarach 13 pułku. Miał swoją łódkę i przez Wilejkę codziennie do pracy sobie przepływał własną łódką i jakby z tej pracy wracał. No, dowództwo pułku pozwoliło mu na taką, można nazwać, ekstrawagancję. Jednym z wyznaczników 13 Pułku Ułanów Polskiej Armii było posiadanie buńczuka, jaki swoim ułanom ufundowała tatarska społeczność Wileńszczyzny. To urządzenie o iście mongolskiej proweniencji, wydające odgłosy pomykających po śniegu sań, miało jednak swoje przeznaczenie i swoją wagę. Już po Bitwie Warszawskiej w październiku 1920 roku zostali do pułku wcieleni żołnierze rozwiązanego właśnie Pułku Ułanów Tatarskich imienia Mustafy Achmatowicza. Na znak obecności Tatarów w pułku do różowego proporczyka dodano idącą przez jego środek chabrową żyłkę, nawiązującą do barwy pułku jazdy tatarskiej. Tatarzy stanowili wówczas około 9% stanu osobowego. W czasie swojego funkcjonowania od grudnia 1918 roku do września 1939 roku pułk miał 12 dowódców. Pierwszym, najbardziej słynnym dowódcą, czy dowódcami byli bracia Dąbrowscy, uznawani za założycieli pułku, Władysław i Jerzy. Oczywiście Jerzy był bardziej znany. Obydwaj wywodzili się z carskiej kawalerii, obydwaj byli oficerami carskiej kawalerii. Władysław w stopniu majora, a Jerzy w stopniu rotmistrza. Mówiono na niego łupaszko z racji wyłupiastych oczu. Natomiast ostatnim dowódcą pułku był podpułkownik dyplomowany Józef Szostak.
Dowodził pułkiem bardzo krótko, bo od lipca 1939 aż do końca kampanii wrześniowej 1939 roku nie zdążył się dobrze poznać z pułkiem, natomiast przez żołnierzy był przyjęty bardzo dobrze. Szwoleżer z pierwszego pułku szwoleżerów z ogromną tradycją bojową z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Zresztą sam pułkownik Szostak dostał bardzo ciekawą depeszę od ówczesnego ambasadora Polski we Włoszech, czyli generała Wieniawy Długoszowskiego, że gratuluje znakomitemu dowódcy znakomitego pułku. We wrześniu 1939 roku pułk, pozostając w składzie Wileńskiej Brygady Kawalerii, wszedł do walki w ramach Armii Odwodowej Prusy. Skoncentrowany w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, rozpoczął swój szlak bojowy niedaleko nadleśnictwa Lubień-Sulejów. Tam stoczył pierwsze walki, w których szwadron tatarski, używając karabinów UR, zniszczył kilka samochodów pancernych nieprzyjaciela. Później pułk cofał się aż do samej Wisły. W okolicy Przytyka był bombardowany. Tutaj należy jeszcze wspomnieć o tym, że 4 września 23 pułk ułanów został praktycznie odcięty od brygady. Rozkazy nie dotarły dość wcześnie do pułku i pułk już nie dołączył do składu Wileńskiej Brygady Kawalerii. Natomiast 4 i 13 pułk ułanów 9 września rozpoczęły obronę Przedmościa Maciejowickiego. Przez kilkanaście godzin to Przedmoście udało się osłaniać, aż do momentu tragicznej przeprawy. W nocy z 9 na 10 września 1939 roku doszło do przeprawy przez Wisłę, bardzo tragicznej, dlatego że odbywała się pod ostrzałem nieprzyjacielskim. Teren był nierozpoznany, grząski i w związku z tym bardzo dużo sprzętu i dużo koni, dużo ułanów na przeprawie potonęło. Po tragicznej przeprawie przez Wisłę, w wyniku chaosu i braku łączności, pułk został rozdzielony. Szwadrony 1 i 4 oraz część szwadronu karabinów maszynowych kontynuowały marsz pod dowództwem pułkownika Józefa Szostaka. Pozostałe szwadrony poprowadził rotmistrz Kazimierz Nawrocki. Sztandar 13 Pułku Ułanów podzielił los pułkowych znaków wielu polskich jednostek. Do 27 września towarzyszył żołnierzom. Potem ułani, chcąc uniknąć hańby oddania go w ręce nieprzyjaciela, zakopali sztandar przy drodze Lwów-Przemyśl w okolicach Medyki. Do dziś spoczywa w polskiej ziemi, tam gdzie ułani, którzy walczyli pod jego znakiem.
Pierwsza część pułku razem z dowódcą, pułkownikiem Szostakiem, uczestniczyła w końcowej części kampanii w bitwie pod Suchowolą. W bitwie pod Suchowolą pułk razem z 7 pułkiem ułanów poniósł bardzo mocne straty, zwłaszcza w okolicy wiatraka znanego w wielu źródłach historycznych, z którego to ogień niemieckiego KM-u spowodował ogromne straty wśród nacierających. Tam resztki naszego pułku osłaniały wycofujący się 7 pułk ułanów. Jednym z poległych w krwawych walkach pod Suchowolą był porucznik Andrzej Prawdzic-Szamoto, z którego osobą wiąże się historia miłości, która przetrwała na zawsze. To jest historia taka bardzo romantyczna, dlatego że porucznik generalnie był dowódcą plutonu przeciwpancernego pułku. W 1938 roku zapoznał się i zaręczył z panią Izabelą Borowską. Porucznik zginął 23 września w nocy 1939 roku, natomiast termin jego ślubu z panią Izabelą Borowską był wyznaczony na pierwszy tydzień sierpnia 1939 roku. Co charakterystyczne, pani Izabela przez całą wojnę szukała śladów po poruczniku Szamocie. W momencie, kiedy porucznik umierał, przekazał papierośnicę, przestrzeloną papierośnicę i dokumenty porucznikowi Makalińskiemu z prośbą, aby te rzeczy dotarły do jego narzeczonej. W wyniku bardzo wielu perturbacji wojennych ta papierośnica przeleżała w majątku Moskorzew pod Jędrzejowem i w 1945 roku trafiła do pani Izabeli. To był ostateczny ślad na to, że porucznik Szamota zginął. Natomiast ciekawostka, pani Izabela do końca życia pozostała wierna tej przysiędze złożonej porucznikowi. Oficerem żywnościowym pułku był chorąży Stanisław Mazur, mąż mojej ciotki Zofii Pankiewicz. Przeszedł cały szlak bojowy pułku, wreszcie podzielił los kilkunastu jego oficerów, którzy zaginęli w Związku Radzieckim. O tym, że trafił do sowieckiej niewoli, jego żona dowiedziała się z relacji jednego z ułanów, który wracając do domu odwiedził ją i zostawił parę pamiątek po mężu, medalik, jakieś fotografie. Wkrótce tragiczna prawda wyszła na jaw, kiedy nazwisko chorążego Mazura pojawiło się na liście katyńskiej. Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii imienia 13 Pułku Ułanów Wileńskich kultywuje tradycję po 80. Kieleckiej Konnej Drużynie Harcerskiej, która to w latach 80. kultywowała tradycję tegoż kresowego pułku. I w latach 90. postanowiliśmy zawiązać stowarzyszenie, a w 2003 roku fundację pod nazwą Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii. Tradycja kultywowana w Kielcach jest od 32 lat. Trzeba też tego konia nauczyć, tak?
doszliśmy do takich faktów, które wskazywały, że 13 Pułk Ułanów razem z Wileńską Brygadą Kawalerii we wrześniu 1939 roku operował w północnych rejonach województwa ówczesnego kieleckiego. No i to już było takie przypieczętowanie. Chcieliśmy po prostu przyjąć wtedy imię 13 Pułku Ułanów. Jak widać, kultywujemy te tradycje do dzisiaj, natomiast no, szczycimy się tym, że był to jeden z najstarszych pułków kawalerii, najbardziej bojowych, zasłużony w boju o polskość Kresów. Nadanie tych barw, dla nas bardzo ważnych, odbyło się na 26. zjeździe kawalerzystów w Grudziądzu, kiedy to major Makowiecki osobiście przekazał nam prawo do kultywowania tradycji i wskrzeszania tradycji 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Po 2 latach poprosiliśmy również Zrzeszenie Pułkowych Kawalerii o nadanie nam sztandaru, to znaczy możliwość nadania sztandaru. Zwróciliśmy się również do Ministerstwa Obrony Narodowej. Ministerstwo Obrony Narodowej również nam też przekazało możliwość odtworzenia tego sztandaru z pewnymi małymi takimi zmianami. Dlatego, że no, w oryginale nie mogliśmy tego sztandaru otworzyć, w związku z tym, że na naszym sztandarze są 2 herby, herb Wilna i herb miasta Kielc, w związku z tym, że sztandar, że szwadron wywodzi się z miasta Kielce, a Wilno wiadomo, że akurat 13 Pułk Ułanów Wileńskich no, pochodził praktycznie z Wilna, z dzielnicy Wilna, z Nowej Wilejki. Dziś kieleccy ułani z dumą noszą barwy swego pułku. Pułku, który w 2 wojnach, w jakich przyszło mu walczyć, z nawiązką spełnił swoją żołnierską powinność.